O karierze sportowej nie tylko rozmawiamy z byłą gwiazdą pływania Alicją Pęczak. Pływaczka pływająca we wszystkich stylach, najwszechstronniejsza w historii polskiego pływania. Zdobyła ponad 300 medali z imprez krajowych i zagranicznych. Jest także olimpijką z Barcelony, Atlanty i Sydney. Pani Alicjo, jak zaczęła się Pani przygoda z pływaniem? Moja przygoda z pływaniem zaczęła się w Bydgoszczy, bo jest to moje rodzinne miasto, stamtąd pochodzę, tam się urodziłam. W wieku 6 lat chodziłam do szkoły podstawowej, w której pracowała moja mama i tam wszystkie dzieci ze wszystkich szkół w Bydgoszczy były prowadzone do klubu Astoria Bydgoszcz na naukę pływania. Była to nauka obowiązkowa i tak nauczyłam się pływać w wieku 6 lat, natomiast nie były początki łatwe, ponieważ bałam się pływać na dużym basenie 25-metrowym, bo zaczęliśmy od płytkiego małego basenu i w momencie, kiedy przechodziliśmy na dużą pływalnię 25-metrową, na jakiej znajdujemy się teraz, miałam duże obawy i lęki, żeby pływać na plecach. Także tam zaczynałam w Bydgoszczy moją sportową karierę, potem w trzeciej klasie szkoły podstawowej przeszłam do szkoły sportowej już pod kątem klasy pływackiej, ponieważ trenerzy bardzo prosili moich rodziców właśnie, żebym zmieniła szkołę. Może widzieli jakiś talent pływacki, natomiast ponieważ ja jestem jedynaczką, no nie chciałam trzymać się spódnicy mamy i było to bardzo trudne dla mnie, zmiana szkoły normalnej, w której pracowała moja mama, na szkołę typowo sportową, ale po naciskach i po namowach trenerów rodzice wyrazili zgodę i w czwartej klasie szkoły podstawowej przeszłam właśnie już do klasy pływackiej, typowo szkoła sportowa numer 39 w Bydgoszczy. Wiadomo, że pływanie nie jest łatwą dyscypliną. Czy jest coś, czego Pani nie lubiła podczas treningów? Wiadomo, że trening pływacki jest bardzo trudny, bo jest monotonny. Trzeba spędzić przynajmniej 2 godziny na jednym porannym treningu w wodzie, tyle samo na popołudniowym treningu. Do tego dochodzą ćwiczenia na lądzie, biegi, siłownia. Także pływak musi bardzo dużo spędzić czasu na treningu, na treningach, a musi być około 4-4,5 godzin w wodzie, już jeżeli jest profesjonalnym pływakiem. Natomiast jest to bardzo trudna dyscyplina. Myślę, że uratowało mnie to, że podchodziłam bardzo luźno do tego, co robię. Wyniki przychodziły mi łatwo, zwycięstwa w zawodach dzieci. Robiłam to po prostu z łatwością. Na początku nie musiałam się przykładać do treningów i być może to mnie też trochę uratowało, że wytrwałam w tym sporcie tak długo. Dopiero mając 15 lat zaczęłam podchodzić do tego sportu profesjonalnie. Wtedy, kiedy już zaczęłam startować w mistrzostwach Europy, najpierw juniorów, a potem w międzynarodowych imprezach. Wiemy, że jest Pani posiadaczką ponad 300 medali z imprez krajowych, zagranicznych. Które osiągnięcie ceni Pani najbardziej? Rzeczywiście mój tata był takim moim kustoszem, można powiedzieć, muzeum moich medali i pucharów. Naliczył ich, wszystkie medale wisiały na karniszu w domu moich rodziców. Każdy medal był ponumerowany, podpisany, z jakich zawodów, na jakim dystansie, które miejsce. I rzeczywiście było tych medali naliczonych przez tatę ponad 370 nawet. Najbardziej cenię sobie oczywiście te, które zdobyłam na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy. Najcenniejsze to chyba te, gdzie w Sheffield w 1997 roku, w 1998 zdobyłam 3 złote medale na jednych Mistrzostwach Europy i to był chyba taki największy mój sukces. Natomiast najbardziej cenię sobie ostatni medal złoty z Mistrzostw Europy z 2000 roku, ponieważ były to moje Mistrzostwa Europy ostatnie i mogłam pożegnać się tym złotym medalem z moimi kibicami i w ten sposób zakończyć swoją sportową karierę i ten medal jest jakby najbardziej w moim sercu. Czy trudno było podjąć decyzję o przerwie w karierze? Do zakończenia kariery przygotowywałam się mentalnie. Wiedziałam, że to jest tak wyczerpujący sport i mój organizm, żeby ścigać się dalej na bardzo wysokim poziomie, nie jest już w stanie dać siebie tyle, ile powinien. To był pierwszy argument, natomiast też chciałam zrobić coś innego w życiu. Miałam właśnie plany związane z tym, że
żeby otworzyć szkołę pływania ze względu na to, że chciałam zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci w całej Polsce, ponieważ wiadomo, ile jest utonięć co roku i moim marzeniem było, żeby wszystkie dzieci w Polsce nauczyć pływać, żeby czuły się bezpiecznie w wodzie. No i zaczęłam jeździć również z popularyzacją pływania po kraju, także sport wyczynowy zamieniłam na działalność taką bardziej organizacyjną, popularyzacyjną i też chciałam się w tym sprawdzić. Także bardzo łatwo przeszłam z wyczynu do innych aktywności, które też były moim celem i które bardzo lubię i kocham robić to, co robię. Zostałam przy pływaniu, także przeszłam tylko, jak to mówią, na drugą stronę lustra, jak Alicja w Krainie Czarów. Była Pani na trzech olimpiadach. Która była najtrudniejsza w przygotowaniach dla Pani? Rzeczywiście, byłam na trzech olimpiadach, na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, w Atlancie i w Sydney. Pod względem sportowym i pod względem takim organizacyjnym wspominam najlepiej olimpiadę w Barcelonie. Natomiast najtrudniejsze przygotowania były do ostatnich igrzysk w Sydney w 2000 roku, ponieważ borykałam się z kontuzją barku. Oczywiście nie wszyscy o tym wiedzieli, natomiast na 100 dni przed igrzyskami, przed występem miałam poważną kontuzję, otrzymywałam zastrzyki, co uniemożliwiło mi bardzo dobre przygotowanie się do tych igrzysk, ale wystartowałam, byłam w pierwszej 16, czyli w półfinale na dystansie 200 metrów stylem klasycznym. Myślę, że po takich trudnościach i tak był to bardzo dobry występ. Jak ocenia Pani nasze szanse na zdobycie medalu olimpijskiego w pływaniu w najbliższych igrzyskach? W igrzyskach najbliższych w Tokio szanse medalowe ma jeden zawodnik, jest to Radosław Kawęcki, który specjalizuje się w stylu grzbietowym. Myślałam, że zdobędzie już medal na poprzednich igrzyskach w Rio de Janeiro. Niestety nie udało mu się wejść do półfinału na dystansie właśnie 200 metrów stylem grzbietowym. Jednak mam nadzieję, że już teraz po doświadczeniach z ostatnich igrzysk będzie mógł i będzie w stanie walczyć o medal Igrzysk Olimpijskich. Czym na co dzień zajmuje się Alicja Pęczak? Czym zajmuję się? No, od lat jestem związana z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu. Tutaj studiowałam. Po zakończeniu studiów podjęłam pracę właściwie i po zakończeniu kariery sportowej. Od 1999 roku byłam asystentką, adiunktem, teraz jestem starszym wykładowcą. Na co dzień pracuję ze studentami naszej uczelni. Od 3 lat prowadzę tylko i wyłącznie specjalizację instruktorską. Szkolę studentów na dobrych nauczycieli, na nauczycieli pływania. To daje mi bardzo dużą satysfakcję, ponieważ w praktyce również mam szkołę pływania, gdzie szkolę małe dzieci i mogę swoje doświadczenie właśnie przekazać tym przyszłym instruktorom pływania. A skąd bierze Pani motywację do pracy? Skąd biorę motywację? Przede wszystkim z tego, że mam to szczęście, że robię to, co kocham. I to jest pierwsza motywacja. Druga sprawa jest, że przychodzę z radością do pracy. Nikt mnie do tego nie zmusza. I myślę, że mój znak zodiaku, bo jestem zodiakalnym koziorożcem, jest nastawiony na pracę, a że pracuję w branży, którą kocham, to myślę, że to się jakby uzupełnia i tak się motywuje do pracy. Co dla Pani oznacza szczęście? Szczęście to jest krótka chwila i zawsze szczęście porównujemy, jest to taki stan, który porównujemy z tym innym stanem, gdzie nie byliśmy zadowoleni. Myślę, że każdy z nas odczuwa to szczęście indywidualnie i przede wszystkim trzeba znaleźć szczęście w sobie, a potem tego szczęścia szukać na zewnątrz. Bardzo dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo.